Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson, a na samym starcie ciebie widzę, poproszę o to, żebyś zostawił łapkę w górę i zasubskrybował kanał, ponieważ dzieją się na Palionowie totalnie dziwne akcje. Ostatnio znaleźliśmy coś, co Pennywise przed nami ukrywa. Po pierwsze, znaleźliśmy podziemne kanały, które prowadziły do takiego miejsca, w którym on jakieś dziwne rzeczy robi. Ja nawet nie wiem, jak ja mam to opisać. To jest bardzo dziwne, co on tam robi. A dodatkowo znaleźliśmy dziwne, ukryte pomieszczenie pod jego domem. I to już dodatkowo jest dziwne. Tam jeszcze jest w ogóle jakaś trucizna, on chce nas zatruć. To wszystko mnie przerasta, więc ja nie wiem, co mam o tym myśleć, ale nieważne, dzisiaj będziemy po prostu badać dalej tą sprawę i może coś nowego się o tym dowiemy, więc nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Witam, witam, jestem oczywiście na mojej chawirze, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Najgorsze jest to, że akurat jest noc i chyba akurat... A nie, będzie się kończyć, więc na całe szczęście, ponieważ właśnie ja najbardziej nie lubię w nocy robić takich akcji. Z tego powodu, że wiemy doskonale o tym, że Pennywise właśnie w nocy jest najbardziej aktywny. A ja dzisiaj właśnie chciałbym zrobić to, że pójdziemy właśnie do tych kanałów i zobaczymy do... Co to było? Słyszeliście ten dźwięk? Ej, to było przerażające. Skąd ten dźwięk? Co się stało? To brzmiało mniej więcej tak, jakby się jakiś zębek zamieniał w tego... jak to się nazywa? W tego wodnego. Nie wiem, jak to się nazywa, ale nieważne. Teraz chodzimy na dół w każdym razie. Z tego powodu, że tutaj musimy po prostu przeanalizować, co tutaj jest. I na spokojnie do sprawy podejść. Dobra, już myślę, że to jest Pennywise, ale to jest tylko zombiak. To jest nieszkodliwy zombiak. Musimy ogarnąć, o co tutaj chodzi dokładnie. Mam jedną podkę na niewidzialność, dlatego póki co jeszcze nie biorę, ponieważ musimy ją zostawić sobie na później. Teraz na razie nam jest niepotrzebna. Przysięgam, teraz nam jest niepotrzebna. To, co tutaj jest, to na razie nam się raczej nie przyda. Z tego, co wiem, to właśnie tędy. Tu jest właśnie krowa. Chyba tam właśnie to było. Tamto miejsce, w którym był to wszystko i tak dalej, tam jest zamurowane, więc to jest chyba właśnie tam, jak mi się kojarzy dobrze. Ale mogę się mylić, w każdym razie w tamtym miejscu ja póki co wezmę sobie pochodnie do ręki, póki jeszcze nie jesteśmy na miejscu. Nie mam tarczy, przydałoby się ogarnąć tarczę, widzowie, ponieważ właśnie widzicie, że są tutaj mnóstwo mobów, a ja bez tarczy jestem. A tarcza właśnie mega by nam ułatwiła jakąkolwiek walkę, w szczególności ze szkieletami. Ale na całe szczęście mam mega dobrą siekierę, więc po prostu na dwa strzały one schodzą. Więc nie muszę się o to martwić, ale dobrze by było na następny raz mieć przygotowane. Dobra, chyba dobrze to widzę, bo jak widzicie, mam mapę w ręce, przed chwilą miałem. I po prostu tam widać doskonale, że to idzie gdzieś w tamtą stronę. No i tak by wychodziło, że gdzieś w tamtą stronę jest... Ale to za blisko, tamto to było o wiele bliżej. Ale dobra, przejdźmy tutaj. O kurde, szkielecik, dobra. No, gin... Dobra, udało nam się go pokonać. Dobra, jak widzicie, to jest w tamtą stronę, ale to jest jakoś... Nie no, to jest jakby tutaj by już wychodziło, ale naprawdę to jest tak blisko? Ej, dobra, dobra, no nie wiem, co mam o tym myśleć. Ja biorę w każdym razie mapę do ręki, bo ona nam się może przydać, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy w danym momencie na mapie. I po prostu ogarnijmy, o co tutaj chodzi w tym, co tutaj mamy tak dokładnie i co tutaj jest przed nami ukrywane. Z tego powodu, że tam są Enderman. Jest Pennywise tam! Tam jest Pennywise na dole! O nie, Pennywise jest tutaj normalnie, on coś tutaj znowu kmini. Nie, no to jest przesada, czekajcie, to jest dobra. To jest idealny moment na to, żeby zabrać właśnie tą mapę tutaj i wypić chyba tą potę. Tak mi się wydaje, że to jest chyba ten moment, który powinniśmy to zrobić. Więc ja wypijam potę po prostu i schodzimy na dół. Schodzimy na dół, zobaczyć, co tutaj jest przed nami ukrywane. Dobra, jesteśmy na dole i teraz tak, mamy cztery kryształy. One mogą jakby oznaczać jakąś moc jego czy coś tego typu. On ma glowstone'a, on zapełnił wszędzie tymi glowstone'ami już na maksa. Ej, i tu nie było tego zębiaka! Znalazł kolejnego zębiaka, już wypełnił to na maksa. On naprawdę ma już wszystko, co jest mu potrzebne. Ja wiem z tego, że wiem jeszcze, że pod jego domkiem. Tak, pod jego domkiem tam jest takie zejście przez labirynt i tam po prostu jest jeszcze miejsce, w którym on też ma taką kotwicę i prawdopodobnie to jest ostatnia kotwica odrodzenia, którą on musi uzupełnić, żeby po prostu stało się coś dziwnego tutaj na tym Palionowie. I jeżeli on to wszystko wypełni i on to wysadzi, boję się, że to... Ej, ale mam teraz teorię. Jeżeli ten portal zostanie aktywowany na większą skalę w momencie, kiedy on uruchomi te wszystkie kotwice i na przykład te wszystkie kotwice wchłoną całe Palionowo do tego portalu i my przeniesiemy się do Endu. Ej, to by było przerażające, to by było tragiczne, gdyby coś takiego się stało. Dobra, musimy to ogarnąć, o co tu chodzi. On tutaj biega i jakoś ogarnia jakieś rzeczy dokładnie. Wiem, widzę, że mam tu Endermany i prawdopodobnie to jest właśnie przez ten portal i przez to wszystko, co on tutaj robi. Teraz jakby zazębiają się dwa światy. Zazębia się End i zazębia się nasz świat, przez co jest tutaj coraz więcej Endermanów i będzie ich jeszcze więcej. Coś tak czuję. Czuję, że tutaj może ich być z czasem naprawdę coraz więcej. Dobra, ej, Pennywise gdzieś tam wypływa na górę, więc ja nie zwlekam, tylko płynę od razu za nim, ponieważ musimy go śledzić, żeby zobaczyć, dokąd on tak naprawdę z tym wszystkim leci, ponieważ o, to jest podejrzane, że on tutaj takie rzeczy planuje i takie różne akcje robi. To miejsce jest zdecydowanie jednym ze straszniejszych miejsc na Palionowie. Chyba aktualnie nie ma bardziej strasznego, no naprawdę. Przysięgam, no, Lucyfer chyba nie był aż taki straszny. Miał straszny głos, ale nie był aż taki straszny. Pennywise'a, no, słyszeliśmy tylko tak
czasami, ale on raczej nie jest skory do jakiegoś gadania, raczej się tam zaśmieje czasem, czy coś takiego. Dobra, no lecę za tym Pennywise'em, on coś tutaj się pluska, widzę. No on będzie się chciał pewnie przekopać zaraz na drugą stronę. A najgorsze jest to, że ja nie mam jakby... Ej, co jest? Był to przed chwilą? Co jest? Dlaczego on tak szybko znikł? On się może teleportować, naprawdę? On się może teleportować? On jest, to jest przerażające, on pojawia się i znika, to jest powalone. On się pojawił tam tak na szybko przed nami. Czyli on jakoś, on ma jakiś, o kurde, dobra. On sobie oświetla tak drogę, naprawdę. Ale go strolujemy, patrzcie, pum. Ale chyba nie widział, chyba nie zwrócił uwagi chyba na to, że tutaj coś się zapaliło na chwilę. No ale dobra, idziemy za nim dalej, żeby zobaczyć, dokąd on będzie iść. Czy to się odbiło od tego, jak to się nazywa, od tego nietoperza, ta strzała, tak to trochę wyglądało u mnie. Ale dobra, idźmy za nim, zobaczymy, dokąd on pro... Nie! Nie, no nie zabijaj tej krowy! Widzowie, to mi się nie podoba, ja muszę zjeść, więc akurat tutaj zostańmy na chwilę. Ale zabił krowę, krowa, która zagubiła się w kanałach, została właśnie zabita przez Pennywise'a, widzowie, a to była moja ulubiona krowa. Nie wiem, dlaczego on ją zabił, no ale dobra, idziemy za nim w takim razie. On gdzieś tutaj będzie wychodzić teraz z tych kanałów, widzę, że jest przy samym wyjściu, więc dobra, idziemy po prostu za nim. Musimy ogarnąć, gdzie on teraz będzie iść i co on takiego planuje. On normalnie sobie na chwilku wychodzi w biały dzień, co jest grane. A nie tak na chwilku, rozgląda się, ale ja jestem na niewidzce, nie widzisz, haha. Ej, nie, myślę, że wchodzi z powrotem. Dobra, to jest tak przerażające, jak on tam się tak wychyla tylko i tak rozgląda. To jest tragedia, dobra, idziemy za nim w takim razie. Zobaczyć, gdzie on, o kurde, nie doskoczyłem tutaj. Nie doskoczyłem, dobra, pójdziemy tędy. Mam nadzieję, że go jakoś tutaj złapiemy, że ja dobrze. O, dobra, idzie tędy, dobra, okej. Myślałem, że on gdzieś tam skręci na bok i będziemy mieli dłużej do niego, ale okej. On idzie dżunglą, czyli on zazwyczaj podróżuje dżunglą, rozumiem. Czyli on nie idzie normalnie tymi trasami co my. Z tego powodu, że on woli pójść dżunglą, żeby być niezauważonym. No, to jest całkiem inteligentne, nie będę ukrywał, no ale jak widać, da się wypić potkę na niewidzialność i dalej wiedzieć, gdzie się idzie, kurde. Bo ja widzę, gdzie on chodzi, a on nie wpadnie na to, żeby wypić sobie potkę na niewidzialność. On się potrafi teleportować, ale chyba na niewielkie odległości, tak mi się wydaje. Dlatego on tak sobie właśnie musi podróżować po tym świecie. Ale płynie sobie normalnie, no patrzcie, on wygląda nieszkodliwie, a jest tak denerwujący. Ciągle jakieś inne rzeczy tutaj robi, ciągle planuje jakieś rozwalić nam to wszystko, zniszczyć i tak dalej. To jest tragedia. Nie, no nie gadaj, że się będziesz podbudowywał nad tym, no kurde mol. Dobra, robimy tak. To jest najszybszy sposób na to, żeby przejść na drugą stronę. Gdzie on idzie? Czy on idzie do tego posągu Lucyfera? Ej, o co chodzi? Dlaczego on tam idzie? Nie idzie tam. Czy on tak tylko sobie przechodzi obok? Nie wiem o co chodzi, ale dobra, to jest podejrzane, widzowie, że on tutaj, akurat tutaj przychodzi i akurat pod ten posąg, no ten posąg już jest nieaktywny bardzo długo, Lucyfer znikł bez śladu i wydaje mi się, że no po prostu nie wiem po co on miałby tu... Co on właśnie chciał uruchomić? Ej, skąd on wie, że ten przycisk aktywuje to przejście? Strzelił prosto w ten przycisk, ej, o co chodzi? Ha, nie zdążył! Co za frajer, nie zdążył, ale jazda! Okej, teraz zdążył. Okej, dobra, musimy iść za nim. Dobra, lecę. Ja to już mam wyćwiczone. Dobra, jesteśmy na dole. Mam nadzieję, że on tego nie słyszał, że tutaj ja zlazłem na dół. Dobra, jest Crypto, który tam się kręci. Ej, on się kręci akurat przy tamtym wejściu. Pamiętacie, tam było takie przejście dziwne. Ej, to jest podejrzane. Dobra, czekajcie, zanim cokolwiek, niech on tutaj sobie siedzi. Ja chcę ogarnąć, czy na dole jest wszystko tak, jak było. Mam nadzieję, że... Czekajcie, ja zejdę na sam dół tą drabiną. Tam była sala tronowa taka, więc ja bym tam chciał zobaczyć, o co tam dokładnie chodzi. I przy okazji zjeść sobie też chleba, bo akurat jak tutaj jesteśmy. I zobaczmy, czy tutaj coś się... Ej, kurde. Dobra, muszę uważać, bo tutaj jest tak ciemno. Dobra, jest tutaj ta szyba, jest, dobra. Okej, bo już się wystraszyłem, że wypadnę poza świat, to było przerażające. Sala tronowa wygląda jak wyglądała, tu się nic nie zmieniło. I to jest właśnie najbardziej przerażające, tu się nic nie zmieniło. Ale Lucyfer znikł i teraz pytanie, gdzie on znikł i na jak długo? Tego jestem mega ciekaw i czy w ogóle kiedykolwiek się pojawi, ponieważ jakby się pojawił, no to byłoby przerażające, więc ja naprawdę, ja mam nadzieję, że się nie pojawi nigdy, ale jakby się pojawił, no to byłaby lipa. No ale dobra, zobaczmy, po co tutaj przyszedł Pennywise tak naprawdę, po co? Co on tutaj planuje? Dobra, czy on tutaj jest na górze dalej? Jest, okej, on wchodzi przez to przejście. On tam idzie gdzieś dalej, dobra. Ja idę za nim. Ciekawe co tam, tam z tego co pamiętam to było jakieś... Ej, trochę się tu pozmieniało, ej, tam się pozmieniało trochę. Czy on chce to zamknąć? Przecież on nie wejdzie tam, jaki głupek, to się nie da. Musi być otwarte. Dobra, idziemy za nim, zobaczyć co tutaj się... Co się kroi, co on tutaj będzie robił. Czy on... Nie gadaj, że on to zamuruje, nie muruj tego. Czy on to zamuruje? Nie, powinienem tam prze... O kurde, nie przeszedłem tam.
Dobra, dobra, czekajcie, musimy to jakoś wykminić. Czekajcie, musimy przejść tu jakoś bokiem, czy coś tego typu. Szybko zrobić taki, taki szybki... O kurde, to jest już tutaj, Czekajcie, zróbmy coś takiego, że... zróbmy dolne przejście, coś takiego. Dołem przejdźmy. Jeszcze jeden w dół. Coś takiego, mamy nawet, kurczę, ten... jak to się nazywa? Mamy nawet złoto, wykopaliśmy, dobra. Zróbmy tak, tak. I w ten sposób tutaj przejdziemy tak. I teraz możemy się tutaj podkopać do góry trochę. I mamy miejsce ucieczki. Dobra, uwaga, zobaczmy, co on tutaj robi. Nie, dobra, on tam coś patrzy. Lucyfer! Nie! Co jest? Czy on wrócił? Nie, to jest niemożliwe. O kurde, znikł. Znikł, Lucyfer znikł. Co jest grane? Nie. Co jest grane? Dlaczego Lucyfer znikł? Ej, dobra, tu się dzieją przerażające rzeczy, widzowie. Ja nie wiem, czy my tu powinniśmy... O kurde, on na was... Mógł nas zobaczyć, Nie! O kurde, musimy uciekać! Nie, widzowie, to zaszło za daleko! Nie, musimy stąd uciec! Nie, widział mnie, teraz będzie mnie chciał zabić! Nie! Przecież nie, jestem niewidzialny! Nie widział mnie, on tylko może... O kurde, już jestem widzialny, nie! O nie, akurat mi się skończyła pota. Najgorzej, nie, widzi mnie, biegnie za mną, nie, będzie strzelał do mnie. Widziałem, że naciąga strzały. Nie, musimy uciec. Nie, on mnie ściągnie na dwa razy tym. Bo dobra, musimy uciec do naszego bunkra. Uciekam do naszego bunkra. To jest jedyne miejsce, w którym mogę się czuć bezpiecznie. Tam mam nadzieję, że mnie nie znajdzie. Dobra, czekaj, czy on mnie goni dalej? Wow, strzela dalej do mnie. Dobra, musimy przyjść tu. Musimy się chować za jakimiś budynkami i tak dalej. Jak on mnie trafi jeszcze raz, to jest po mnie. Jest po mnie, ewidentnie. Jest definitywnie po mnie. Dobra, czekajcie, przejdźmy tutaj. Czekajcie, gdzie, jakby go tutaj zmylić? Ja schowam się do wody. Patrzcie. Tak go zmylę. Może nie zauważy, że jestem pod fontanną. Dobra, siedzimy tutaj na spokojnie. Pytanie, ja nie mam za dużo tlenu. O! Dobra, przechodzi gdzieś. Poszedł gdzieś, nie wie, że tu jestem. Dobra, szybko tlen. Dobra, nabraliśmy tlenu. Dobra, i teraz widzowie, ja przechodzę tu boczkiem. Idziemy do tamtego budynku. Szybko uciekamy, żeby on nie widział, że tam poszliśmy. Dobra, chyba jesteśmy bezpieczni. On tam będzie sobie coś dalej pewnie mnie szukał, a ja sobie tutaj na spokojnie przejdę. No w każdym razie, widzowie, podziało się sporo, naprawdę. Jeżeli Lucyfer współpracuje z Pennywise'em, to są naprawdę najgorsze, to jest najgorsza historia, jaka mogła być brana pod uwagę tutaj w ogóle, więc ja się tutaj chowam, żeby już być bezpiecznym. Jesteśmy oczywiście w naszej bazie i jesteśmy, no, bezpieczni jak nie wiadomo co. Ja tutaj wchodzę do magazynu i tu się z wami żegnam. No, podsumujmy. Pennywise współpracuje z Lucyferem, wie, że Lucyfer jest na serwerze i jakoś z nim ma kontakt, ponieważ poszedł akurat do tej jego bazy i znaleźliśmy ich razem spiskujących. W pewnym momencie Lucyfer znikł, więc prawdopodobnie mógł mnie zauważyć, ale nic nie powiedział, więc nie wiem totalnie, do czego to prowadzi, ale... Dlaczego te drzwi się otworzyły? Halo? Dobra, nie wiem o co chodzi, w każdym razie jakieś nawiedzone jest to miejsce. Ja wam dziękuję, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, pozdro, pa pa!